polegające na poruszaniu się w przestrzeni kosmicznej i zestrzeliwaniu kosmicznych obiektów. W studiu za sterami gwiezdnych myśliwców Adrian lat 14 oraz Paweł lat 13. Chłopcy, kilka słów o sobie. Do jakich szkół chodzicie? Jak dawno interesujecie się komputerami? Uczęszczam do szkoły Myrstow w Warszawie i komputerami zainteresowałem się 2 lata temu. A masz jakieś ulubione gry? Tak. Jakie? Na przykład strategiczną Centurion. Paweł? Uczęszczam do szkoły numer 325 w Warszawie i komputerami interesuję się około 5 lat. A oglądasz wszystkie programy joysticka? Tak. Wygrywa w naszej grze ten, kto zestrzeli jak najwięcej obiektów kosmicznych. Jako pierwszy zaczynać będzie Adrian. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga. 3, 2, 1, 0. Start! No niestety, Adrian, nie udało ci się zestrzelić żadnego obiektu kosmicznego. Zamieniamy się miejscami. Twoje miejsce zajmie Paweł w tej chwili. Zobaczymy, jak jemu pójdzie w kosmosie. Paweł, jesteś gotowy? Tak. Uwaga. 3, 2, 1, 0, start! Thank you.
Niestety okazuje się, że wojny gwiezdne nie są sprawą łatwą. Chłopcy, powiedzcie mi, czy rzeczywiście ta gra jest tak trudna, że nie mogliście wykonać zadania? Ja myślę, że gra jest nieskomplikowana raczej, ale trudno w przestrzeni kosmicznej znaleźć przeciwnika. A Paweł? Ja też tak myślę, bo miałem trudność nad znalezieniem celu. Ja myślę, że następnym razem będzie o wiele lepiej, a ponieważ w naszym programie nie ma przegranych ani wygranych, obydwaj otrzymujecie nagrody. Są nimi oczywiście gry. Adrian, dla ciebie Stalowe Imperium. Dziękuję ci bardzo. A Pawełku, dla ciebie Bohaterowie 357. Dziękuję. Dziękuję naszym zawodnikom. A my zobaczymy się za chwilę. Poczta elektroniczna jest zorganizowana w bardzo podobny sposób jak poczta tradycyjna. Występują więc na przykład skrzynki, do których zamiast listów trafiają w postaci elektronicznej teksty, zarówno teksty otrzymywane, jak i też teksty, które przygotowujemy do wysłania. Tu w tym przypadku jestem w skrzynce, do której przychodzą różnego rodzaju listy, teksty z informacjami. Jak widać, tu w tej chwili są cztery takie listy. Mogę każdy z tych listów sobie obejrzeć. Przykładowo obejrzę tekst zawierający przegląd ostatnich artykułów związanych z informatyką w największych magazynach światowych. Informacje te na przykład rozchodzą się po całym świecie, po wszystkich oddziałach firmy. Każdy z pracowników może dostać do swojej poczty taką informację. Również można przygotować message list od początku. Można również otrzymany list wysłać do kogo innego, czy też odpowiedzieć, i w tym związane są również pewne ułatwiające takie funkcje, procesy. Także o wiele łatwiej się pracuje z takim systemem, niż tradycyjnie by się pracowało, pisząc na papierze jakiekolwiek informacje, czy do przekazania innym pracownikom, czy też do przekazania do innych oddziałów. Poczta ta, w odróżnieniu od tradycyjnej, gdzie właściwie przesyła się tylko teksty napisane na papierze, umożliwia tu przesłanie wszystkiego, co znajduje się na komputerze, niezależnie jakiego rodzaju informacja jest, którą chcemy przesłać. Mogą być więc to zarówno zbiory danych, jak też same programy komputerowe. Cokolwiek jest na komputerze, możemy to włączyć do takiej wysyłanej informacji i przesłać do dowolnego pracownika w naszej firmie. W rezultacie umożliwia to... Lemingi są przerażone. Marku, ten kopacz to który to jest? Po prawej od tego... Kopacz ten do dołu? Tak, do dołu. Ostatni. Aha, dobrze. Mam już kopacza. Tak. Ale drugi mi się nie chce wcisnąć. Nie trzeba dwóch, najlepiej jest jeden. Już mam. I mogę przyspieszyć, prawda? Tak. Proszę bardzo. Muszę cię zmartwić, będę miał 100%. Nic takiego. Nic takiego? No dobrze. Dla kogoś, kto trenuje 5 lat, to nie jest nic takiego. Rutyna. Ale mimo to proszę o doping w związku z ukończeniem pierwszego etapu. Brawo! No idzie mi całkiem nieźle, nie będę mówił. Hop, ale już prawie. Proszę pana, muszę pana zmartwić. Znowu wszystko wskazuje na to, że będę miał 100%. Tak jest. Brawo! Tak, mamy trzeci etap. Pamiętasz trzeci etap, Marku? Pamiętam. I tę rurę szklaną też trzeba przekopać? Trzeba. Trzeba. No i chyba możemy przyspieszyć.